Kasiu, jak wspominasz Annę Przybylską? No, wspominam ją czule, cały czas wspominam, a wspominamy dzisiaj przy okazji premiery książki o Ani, gdzie też się trochę tych wspomnień znajdzie moich z naszego wspólnego, gdzieś najbardziej poznańskiego życia. No, wspominam ją zawsze z uśmiechem na twarzy. Jaką osobą była Ania? No to chyba wszyscy ją znamy, bo ona niczego nie udawała i ona była taka sama dla ludzi w takich kontaktach codziennych jak dla najbliższych, więc Ania była prawdziwa i była uśmiechnięta, była radosna, pełna energii, dużej energii i to nas jakby gdzieś do siebie zbliżyło, ale powtarzam, ona nigdy nic nie udawała i była sobą, dlatego taką, jaką ją znamy z ekranu, z jakichś wystąpień medialnych, taką była na co dzień. Czy myślisz, że w dzisiejszym świecie show biznesu brakuje takich osób jak Ania? Oj, na pewno wszystkim nam bardzo brakuje Ani, bo ta autentyczność jest teraz naprawdę na wagę złota i to, że była tak zdolną, nieprzeciętnie zdolną aktorką i prawdziwym, fajnym człowiekiem, takim z tym uśmiechem właśnie, który jest na okładce książki. Kasiu, ty i Ania znałyście się bardzo długo. Jakieś wspomnienie, które najbardziej zapadło ci w pamięć? Wiesz co, nie jestem w stanie opowiadać o tym, bo tych wspomnień jest naprawdę dużo i na drugą taką książkę zapraszam do przeczytania książki. Tam takie, bym powiedziała, rodzynki się znajdują z naszego wspólnego życia, a resztę zachowam dla siebie. Jak podoba ci się książka Ania? Bardzo mi się podoba, przeczytałam ją oczywiście i śmiałam się. To nie jest tak, że będziemy płakać, bo to jest książka o Ani, czyli pełna jej energii, pełna radości i na pewno warto ją przeczytać. Kto twoim zdaniem powinien sięgnąć po tą książkę? Wiesz co, to jest na pewno książka dla wszystkich fanów, wielbicieli Ani, bo naprawdę kochały ją tłumy, wiemy o tym, więc myślę, że każdy z przyjemnością przeczyta, a na pewno to jest też dla młodych aktorek jakaś wskazówka, jak się poruszać w tym świecie show biznesu, niekoniecznie według wytycznych, tylko trochę kierować się sercem i też wyjdzie.